Dzień dobry. Witam was, kochani, 2 stycznia, a więc w drugi dzień nowego roku. Chcę to uczynić słowami, które czytam w Księdze Dziejów Apostolskich w 28 rozdziale. Paweł pozostał przez 2 lata w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie śmiało, bez przeszkód. To ostatnie 2 wersety Księgi Dziejów Apostolskich. Na tym kończy się ta księga, na tych właśnie słowach. Apostoł Paweł jest w wynajętym w Rzymie przez siebie mieszkaniu, przyjmuje wszystkich, którzy do niego przychodzą, głosi Boże Słowo, śmiało, bez przeszkód. Stoimy u progu nowego roku. Może dobrze byłoby, gdybyśmy przejęli pałeczkę apostoła Pawła i byli tymi, którzy przyjmują wszystkich, którzy do nas przychodzą, głosząc Boże Słowo, nauczając o Panu Jezusie śmiało, bez przeszkód. Tych przeszkód przynajmniej w naszym zachodnim chrześcijaństwie nie mamy. Możemy śmiało świadczyć o tym, że Pan Jezus jest naszym Zbawicielem. Ale myślę, że te przeszkody są w nas. Są w nas jakieś obawy, są w nas jakieś lęki, jakieś strachy przed tym, żeby powiedzieć wszystkim głośno i wyraźnie, że Pan Jezus jest naszym Zbawicielem. Być może właśnie dzisiaj, u progu nowego roku, każdy z nas powinien zajrzeć w głębie własnej duszy, żeby rozpoznać te lęki, żeby je przezwyciężyć, żeby te lęki nam nie towarzyszyły, ale żebyśmy śmiało, bez przeszkód przyjmowali wszystkich, którzy do nas przychodzą, żebyśmy śmiało, bez przeszkód mówili, świadczyli swoim życiem, swoimi słowami o tym, że Pan Jezus jest naszym Zbawicielem. Bądźmy tymi, którzy za apostołem Pawłem, albo też po apostole Pawle i po wielu innych kontynuują to dzieło zwiastowania i nauczania o Panu Jezusie Chrystusie. Śmiało, bez przeszkód. Tego wam, moi drodzy, życzę w tym rozpoczynającym się nowym roku, żeby tych strachów i lęków było w waszych sercach, w waszej duszy jak najmniej, żeby codzienność wypełniały pokój, dobro, miłość, a przede wszystkim odwaga wiary, żebyśmy śmiało, bez przeszkód świadczyli o tym, że Pan Jezus jest naszym Zbawicielem. Zostańcie z Bogiem. Amen.